Rozmowa dnia. A razem z nami, choć z Krakowa, jest rzecznik Prawa i Sprawiedliwości i poseł tejże partii, Rafał Bochenek. Dzień dobry, panie pośle. Witam, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przepraszam, poranek, ciężko się dobudzić. No rozumiemy, wczoraj tematem dnia w Sygnałach Dnia była kawa, to może to jest rozwiązanie. Ale tematem, jest jakiś sposób zawsze, który w przestrzeni publicznej dominuje od dwóch dni, właściwie jest temat policyjnej interwencji w krakowskim szpitalu. Wczoraj do tej sprawy odniosła się Komenda Główna Policji, podkreślając, że w działaniach funkcjonariuszy chodziło o życie pani Joanny. Czy konferencja Jarosława Szymczyka powinna zamknąć tę sprawę? No, ona przecina wiele wątków, które zostały nadbudowane wokół tej sprawy przez prywatną telewizję TVN, przez polityków Platformy Obywatelskiej, którzy chcieliby tę sprawę rozgrywać politycznie, ale konkretne nagrania, konkretne wypowiedzi osób bezpośrednio zaangażowanych w tę sytuację, lekarki chociażby, która wezwała policję, to na jej wezwanie, na jej telefon policja przyjechała do pani Joanny po to, by zapobiec samobójstwu, bo przecież to wprost padło podczas tej rozmowy, to powinno przeciąć jakiekolwiek spekulacje. Powodem wezwania policji do pani Joanny była zapowiadana próba samobójcza, o czym mówiła lekarka policji. Policja zachowała się właściwie. Lekarka również dopełniła swoich obowiązków, a dzisiaj okazuje się, że ona jest przedmiotem ataku i hejtu lewackiej części tutaj sceny politycznej, jak i również tej prywatnej stacji, która próbuje rozgrywać tę sprawę czysto politycznie, bo tu nie chodzi tak naprawdę o dobro kobiet, bo z jednej strony oczywiście TVN na sztandarach i Platforma mówi o tym, że zależy im na kobietach, natomiast z drugiej strony nie ma problemu z tym, żeby atakować też kobietę, lekarkę, która dopełniła swoich obowiązków, zachowała się odpowiedzialnie, przytomnie, jak powinien zachować się w takiej sytuacji lekarz, trzymając tą kobietę na telefonie, podtrzymując z nią rozmowę kilkudziesięciominutową, czy nawet godzinną, tak jak media podawały, współpracowała cały czas z policją, tak aby ta policja dotarła do domu pani Joanny i zapobiegła tragedii, o której ta pani lekarkę, swoją psychiatrę uprzedzała. No, to jest sytuacja jasna i ewidentna i powinna przeciąć jakiekolwiek już spekulacje wokół tej sprawy, ale ja rozumiem, że oczywiście dzisiaj już wielu osobom w przestrzeni publicznej nie zależy na tym, aby tego typu sytuacje wyjaśniać, ale aby wykorzystywać je jako mięso armatnie do bieżącej walki politycznej. No właśnie, panie pośle, oczywiście jest tam wiele wątków, panie redaktorze, w tej sprawie jest, które są badane jeszcze i wyjaśniane tak naprawdę. W związku z tym ja też nie chciałbym przesądzać i wchodzić w szczegóły tej sprawy. Natomiast ona ma wiele wątków i myślę, że one będą pewnie w kolejnych dniach wypływały, pojawiały się. Będziemy je pewnie tu wszyscy komentowali. Natomiast przestrzegałbym przed takimi nadmiernymi emocjami wokół tej sprawy, bo ja pamiętam jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy również prywatna stacja, ta między innymi, o której wspominałem, rozkręcała aferę wokół tak zwanej sytuacji 14-latki podobno zgwałconej, której odmówiono prawa do aborcji. No i wszyscy tym żyliśmy, komentowaliśmy, każdy, prawda, tutaj się napinał, i szczególnie tutaj lewica, prawda, mówiąc o prawach do aborcji. Natomiast co się okazało, panie redaktorze? Że to był fake, że to było kłamstwo. Nigdy takiej sytuacji nie było. Ta osoba nie istniała. Mówiliśmy o jakimś wymyśle, o fikcyjnej sytuacji, która była podgrzewana, sytuacji, która była mistyfikacją, po to tylko, aby zrobić z niej użytek polityczny. Dlatego poczekajmy na wszelkie okoliczności. Nie mówię, że te sprawy są takie same, ale mówię tylko o tym, żeby nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków z tych informacji, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej, bo jednak kłamstwa w TVN-ie pojawiały się wielokrotnie i po paru tygodniach dowiadywaliśmy się, że to do końca nie jest tak, jak to jest tam przedstawiane w tej prywatnej stacji, która jest ewidentnie, panie redaktorze i szanowni państwo, zaangażowana propagandowo w politykę Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Tu nie chodzi o to, kto ma rację, tu chodzi o to, kto głośniej krzyczy i kto kogo zakrzyczy, wmawiając po opinii publicznej określony sposób postrzegania danej sprawy. Ja uważam, że jednak prawda powinna być tym, na czym powinniśmy się opierać, a mamy
nawet nie oświadczenie w tej sprawie komendanta, bo ono oczywiście było dobre, merytoryczne, konkretne, ale przede wszystkim wypowiedź lekarki nagraną, konwersację pomiędzy lekarką a policją w dniu zdarzenia, bo to do tego zdarzenia, z tego co się orientuję, doszło pod koniec kwietnia bieżącego roku, czyli już kilka miesięcy temu. Pytanie też, dlaczego dzisiaj stacja TVN tę sprawę odpala, czy ona w maju dla tych dziennikarzy, propagandystów nie była istotna, czy dzisiaj jakby była czy dzisiaj się okazało, że jest takie zapotrzebowanie polityczne, aby tę sprawę odpalić i próbować ludziom wmówić, że jest jakiś problem. Tabletki tak zwane dzień po są w Polsce dostępne na receptę. Jest określona procedura ich uzyskiwania i to są tabletki, które mają daleko idące konsekwencje i skutki hormonalne, również na zdrowie kobiety, dlatego powinny być brane pod ścisłą kontrolą lekarską. I tak to się w Polsce odbywa, jak w wielu innych cywilizowanych krajach, a dzisiaj próbuje się w jakiś sposób grać tą sprawą i odwracać się kota ogonem. Jakoś dziwnym trafem Donald Tusk i stacja TVN, produkując tego typu materiały, szkalujące między innymi de facto w podtekście działania lekarki. Nie ma problemu z tym, żeby właśnie na lekarkę, która jest kobietą, też w jakiś sposób szczuć i ją atakować. Panie pośle, mówił pan o brutalnie, to nazwijmy, politycznym zagospodarowaniu tej właśnie sprawy. Dzień po jej ujawnieniu lider Platformy Obywatelskiej organizuje, informuje o zorganizowaniu Marszu Miliona Serc, jak ma się nazywać to wydarzenie, 1 października. No ale pojawia się pytanie, dlaczego akurat wtedy i czy po ujawnieniu tych informacji, które wczoraj usłyszeliśmy podczas konferencji szefa policji, czy politycy PO powinni wycofać się z tego właśnie wydarzenia, które miało być zorganizowane w obronie kobiet? Kolejny raz, panie redaktorze, Donald Tusk próbuje wykorzystywać pewne indywidualne sytuacje, przypadki do tego, żeby budować swój kapitał polityczny. Nie mając programu, sieje hejt, nienawiść, podgrzewa te negatywne emocje. Wiemy doskonale, że aborcja, oczywiście prawo do aborcji, jest oczywiście czymś, co wywołuje pewne emocje w polskim społeczeństwie i Donald Tusk w jakiś sposób próbuje te emocje podgrzewać. Pamiętamy sytuację chociażby małego chłopaka, który również zginął w Szczecinie. Platforma Obywatelska zaczęła tę sprawę rozgrywać, która na końcu obróciła się przeciwko nim, bo nagle się okazało, że człowiekiem, który de facto poprzez swoje działanie doprowadził tego młodego człowieka do śmierci, był pedofil z Platformy Obywatelskiej. Ale Donald Tusk, panie redaktorze, ani się nawet nie zająknął. W TVN nie usłyszeliśmy żadnej informacji na ten temat, że osoba, która popełniła wielkie przestępstwo, zbrodnie na dziecku, na tym chłopaku, który targnął się na własne życie, była członkiem Platformy Obywatelskiej, wspierała wielu prominentnych polityków tej partii. Nie usłyszeliśmy słowa przepraszam Donalda Tuska, skierowanego do rodziców, do najbliższych za tę całą sytuację, tylko permanentny atak i wykorzystywanie tragedii ludzkiej do budowania kapitału politycznego. Na tym polega polityka Donalda Tuska, który nie ma żadnego programu, on nie chce rozmawiać o konkretach, on chce dzielić polskie społeczeństwo, a ten negatyw, który się wylewa z jego ust, jest oczywiście rozpowszechniany w Polsce przez stację TVN. Panie pośle, to jeszcze jedno pytanie gospodarcze. Jak do tego doszło, że pensje są niższe niż inflacja? Takie dane podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Minuta nam została. Panie redaktorze, ale to znaczy pensje są niższe niż inflacja? Pensje są wyższe. Inflacja... Tak. Wyższe, tak. No właśnie, na odwrót. Na odwrót, dokładnie tak. No taka jest kolej rzeczy, że oczywiście tak reaguje gospodarka. Jeżeli mamy początkowe wzrosty, to potem oczywiście efektem domina jest to, że również płace wzrastają. Dzisiaj inflacja spada i to jest na pewno dobre zjawisko. To jest coś, na czym nam bardzo zależało, przygotowując różnego rozwiązania prawne, które mają chronić polskich obywateli przed negatywnymi skutkami kryzysu, z jakim się zmagaliśmy w związku z wojną na Ukrainie, czy kryzysu po-covidowego. To dobre zjawisko, że inflacja spada. A spójrzmy jeszcze na wydarzenia Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższą niedzielę w miejscowości Stawiska obok Kolna kolejny piknik z udziałem m.in. prezesa PiS. Jakie tematy zostaną poruszone podczas tego spotkania?
No to pikniki, panie redaktorze, to są już to jest taka nasza nowa formuła, właściwie spotkanie z Polakami, wakacyjna, lekka, rodzinna. Chcemy się spotykać właśnie w takiej formule z naszymi rodakami, rozmawiać o tym, co dla nich jest ważne, jeżeli chodzi o kolejne lata i co powinniśmy my jako politycy zrobić, aby po prostu jeszcze lepiej im się żyło w naszym kraju. Takie jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Skupiamy się na pracy programowej i we wrześniu będzie na pewno przedstawiony kompleksowy program. Prawo i Sprawiedliwość porozmawiamy w internecie. Jesteśmy już w części internetowej. No właśnie, mówi pan o konwencji Prawa i Sprawiedliwości we wrześniu. Ta konwencja, jedna z kilku, miała odbyć się między innymi pod koniec czerwca w Łodzi. Wtedy tej konwencji nie było. Jak będzie wyglądało to wydarzenie we wrześniu? My pracujemy oczywiście nad nim, przygotowujemy. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby to było wydarzenie mocno merytoryczne, nastawione właśnie na prezentację naszych prac programowych, efektów de facto prac programowych. Chcemy je przed Polakami zaprezentować, bo uważamy, że Polacy zasługują na głosowanie na partie, które mają jakąś ofertę, konkretną ofertę. Nie na hejt, nie na nienawiść, nie na jakieś takie awanturnicze podejście do życia, które prezentuje Platforma i Donald Tusk, tylko Polacy mają swoje oczekiwania, a rolą polityków jest je wypełniać poprzez konkretną ofertę programową. I my to oczywiście robimy. Spotkania z rodakami rozpoczęliśmy już kilka miesięcy temu, objazdem po Polsce różnych naszych liderów, czołowych polityków, na czele z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Teraz trwają pikniki wakacyjne. My w tych piknikach również jako Prawo i Sprawiedliwość uczestniczymy. Uczestniczy nasz lider, pan prezes Jarosław Kaczyński, spotykając się bezpośrednio z rodakami. I to jest szansa oczywiście do rozmów, wymiany informacji, również wysłuchania oczekiwań naszych rodaków. Zawsze znajduje się taka urna, gdzie można wrzucić swoje propozycje, przemyślenia. My to bardzo skrzętnie analizujemy, wyciągając te wszystkie zapiski, które do nas spływają z tej skrzyni podczas tych pikników, i w oparciu o to, w rozmowie z naszymi już tutaj ekspertami, też przygotowujemy kompleksowy program, który będziemy chcieli na pewno zaprezentować. I to a co w tym będą programie konkretne rozwiązania w sprawach. To będą konkretne oczywiście rozwiązania, bo Prawo i Sprawiedliwość z tego słynie, że skupiamy się na konkretach przede wszystkim, i to będą konkretne rozwiązania społeczne, konkretne rozwiązania gospodarcze na kolejną kadencję, tak aby mierzyć się z tymi trudnościami i by one stanowiły takie remedium właśnie na te trudności, z którymi borykają się na co dzień nasi rodacy. Czy możemy spodziewać się jakiegoś programu na miarę Rodzina 500+, od stycznia, który będzie już programem Rodzina 800+, Te propozycje, które zaprezentowaliście w maju podczas ula programowego, no one jakoś rozeszły się i w przestrzeni publicznej zostały przyjęte jako pewnik, jeżeli chodzi o sondaże. No, wiele wam to nie dało, Prawo i Sprawiedliwości. Czy będzie coś, co zaprezentujecie, co sprawi, że rzeczywiście te sondaże pójdą w górę i to przełoży się na wynik przy urnach wyborczych? Panie redaktorze, te sondaże zawsze w wakacje wyglądają nieco inaczej, ponieważ Polacy chcą po prostu odpocząć od pracy, od również polityków, polityki, od takiej bieżączki i tych dodatkowych emocji, które nas otaczają. Chcą po prostu wyluzować, często wyjeżdżają poza granice naszego kraju albo poza miejscem swojego zamieszkania spędzają wakacje. Chcą po prostu się odciąć od tych takich niepotrzebnych czasami też napięć być może i emocji, które towarzyszą także przecież polityce, bo spór jest rzeczą immanentną, jeżeli chodzi o politykę. Dlatego myślę, że jednak we wrześniu będzie pełna konsolidacja, jeżeli chodzi o nasz elektorat. Robimy zresztą wszystko, żeby tak właśnie było. Mamy trzy propozycje, o których pan rzeczywiście wspomniał, i to są efekty pracy programowych, ula programowego, czyli podniesienie kwoty 500 do 800 zł w ramach programu Rodzina 500+. To już nie będzie program 500+, Rodzina 500+, tylko Rodzina 800+, darmowe autostrady i program darmowych, bezpłatnych leków dla większej grupy seniorów od 65 roku życia, jak i również dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. I na tej liście znajdą się te leki, które zostaną opublikowane w obwieszczeniu ministra zdrowia, i to będą głównie leki jakieś przeciwalergiczne, kardiologiczne, przeciwzakrzepowe, antybiotyki również niektóre. Także no, myślę, że wkrótce taki dokument się ukaże i wtedy Polacy już dokładnie będą wiedzieli, o które leki chodzi. Na pewno to będzie kilka
kilka tysięcy więcej w sumie w programie generalnie objętych tym programem będzie około kilku tysięcy leków darmowych właśnie dla dzieci, młodzieży, jak i również seniorów. Panie pośle, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, za nami polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe, to było już ósme tego typu spotkanie. Tematem głównym bezpieczeństwo, tematem w kwestii bezpieczeństwa właśnie migracja. Czy Praga będzie sojusznikiem Warszawy w boju o zatrzymanie unijnego paktu migracyjnego? No chcielibyśmy, żeby tak było, bo jednak ważna jest tutaj koalicja. Czesi są również tym narodem, który bardzo mocno zaangażował się w pomoc na rzecz ukraińskich uchodźców, co wybrzmiało zresztą z oświadczeń premiera czeskiego. To kraj również, który oczekuje większego wsparcia ze strony Unii Europejskiej, większych nakładów na ukraińskich uchodźców, rzeczywistych uchodźców, którzy dzisiaj tam mieszkają, żyją i chronią się przed wojną. I na pewno rolą Unii Europejskiej jest nie zamykanie oczu w takich sytuacjach i zatykanie uszu, tylko odpowiedź na te wyzwania, które stoją przed państwami członkowskimi w ramach właśnie Solidarności, wyasygnowanie konkretnych kwot wsparcia. Bo to nie może być tak, że z jednej strony Unia Europejska wydaje na ukraińskich uchodźców około 50 czy może 70 euro na głowę, natomiast z drugiej strony w ramach paktu przymusowej relokacji nielegalnych migrantów chce wymusić na państwach członkowskich, tych zwłaszcza, które nie będą chciały przyjąć nielegalnych migrantów, aby płaciły za jednego nielegalnego migranta ponad 20 tysięcy euro. To jest skrajna dysproporcja, to jest niesprawiedliwość i nieuczciwość. No jeżeli mamy mówić o solidarności, to ta solidarność powinna być obopólna. I jeżeli pojawiają się jakieś problemy, to instytucje Unii Europejskiej powinny podchodzić do tych problemów konstruktywnie i starać się je rozwiązywać, bo to, co dzisiaj, jeżeli chodzi o nielegalną migrację, proponuje Unia Europejska, wcale tego problemu nie rozwiązuje, a wręcz legitymizuje nielegalne działania szajek, grup przestępczych, które przemycają ludzi na Morzu Śródziemnym i będzie wzmagało kolejne fale migracji. No, lata temu, panie redaktorze, podobna sytuacja i kryzys migracyjny był w Australii. I jak rozwiązali to, jak rozwiązał tę sprawę rząd Australii? Zamknął granicę i odesłał z powrotem 2, 3, 4 łodzie z powrotem do Indonezji i zakończył się kryzys migracyjny w tamtej części świata. I dzisiaj dokładnie tak samo powinna zrobić Unia Europejska, uszczelniając swoje zewnętrzne granice i zakończyłaby się sprawa napływu nielegalnych migrantów, a ten napływ niestety od początku tego roku znowu bardzo mocno się nasilił, bo do samych Włoch tylko przybyło około 60 tysięcy nielegalnych migrantów. Także to może być również rekordowy rok, jeżeli chodzi o napływ nielegalnej migracji. Ludzi, którzy bardzo często przybywają bez dokumentów, bez wiarygodnej tożsamości, których nie można w żaden sposób sprawdzić. I co ciekawe, bo przecież to też warto podkreślić, jeżeli chodzi o politykę unijną w ramach migracji, to, że oni tu przyjeżdżają, to jedno. Ale Unia Europejska od wielu lat realizuje tak zwaną politykę łączenia rodzin. I za chwileczkę po tych panach, którzy przypływają do nas, do Europy, napływają do Europy w ramach tej procedury łączenia rodzin ich właśnie rodziny. A rodzina to nie tylko żona i dziecko, to również kuzyni, to również dziadkowie, wujkowie. Czyli nagle z tej jednej osoby robi się dodatkowe kilkanaście osób. No i proszę sobie tak przeliczyć, jak to właśnie na zasadzie takiego efektu domina wzrasta i przyrasta. I do czego to może ewentualnie prowadzić? No widzimy, co się dzieje we Francji, co się dzieje w Belgii, co się dzieje w wielu innych krajach Zachodu, w Niemczech, gdzie te grupy bardzo często nielegalnych migrantów opanowały już określone dzielnice, gdzie policja de facto z tych państw ma ograniczoną już kontrolę nad tym, co się tam de facto dzieje i są zalążkiem różnych aspołecznych zachowań. No bo to nie jest tak, że te osoby się tutaj po prostu asymilują, tylko są później daleko idące, rozkładające się już na lata problemy społeczne, bo potem już niestety nie można w żaden sposób ich tutaj, nie można ich w żaden sposób oddelegować z powrotem do kraju ich pochodzenia, zwłaszcza, że państwa, z których przypływają, panie redaktorze i szanowni państwo, bardzo często nie chcą z powrotem tych osób do siebie przyjmować. Ta polityka tak zwanej readmisji w Unii Europejskiej również nie działa. To też o czymś świadczy, że państwa ich pochodzenia, kraje, z których napływają, nie chcą z powrotem tych osób u siebie widzieć. Panie pośle, w kontekście migracji mówiliśmy o uchodźcach z Ukrainy. To na temacie Ukrainy się jeszcze skupmy, bo wczoraj premier Ukrainy w przestrzeni publicznej na Twitterze napisał tak.
Rosja zakłóciła inicjatywę zbożową, niszcząc infrastrukturę naszych portów czarnomorskich i po raz kolejny prowokując globalny kryzys żywnościowy. W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport zboża z Ukrainy do Unii. Jest to nieprzyjazne i populistyczne posunięcie. Jak możemy odczytywać tę wiadomość od premiera Ukrainy? Czy to jest zła wola, czy to jest niezrozumienie tematu? Podkreślmy, że nie ma zakazu tego eksportu. Tranzytu. Dokładnie. Tranzytu, oczywiście, że mamy tak. I to jest najważniejsza informacja. Utrzymany. Ale no, tweet, w którym w dwóch zdaniach zestawia się Polskę i Rosję, no, nie wygląda na przemyślaną wiadomość. A został napisany po ukraińsku i po angielsku, więc rzeczywiście docierał do dużej i szerokiej części odbiorców. Myślę, że mocno niefortunna wypowiedź pana premiera, również niezrozumiała, bo jeżeli chodzi o tranzyt zboża, to o czym już mówiliśmy, panie redaktorze, tranzyt zboża przez Polskę do innych zakątków świata, on się jak najbardziej może odbywać. Odbywa się plombowanie, kontrola jest po prostu zwiększona tych zasobów, które przepływają przez teren Polski. Natomiast no, nie możemy sobie pozwolić na to, aby Unia Europejska prowadziła tutaj wokół zboża, które ewentualnie napływa do Polski, tutaj zostaje, prowadziła jakąś swoją dziwną grę, która ma na celu rozregulowanie naszego rynku, zniszczenie polskiego rolnictwa i na pewno my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości będziemy zawsze stali po stronie polskich rolników, bo jesteśmy partią propolską. I zawsze, jeżeli w grę będzie wchodził interes Polski, jakiegoś innego państwa, to zawsze będziemy kierowali się interesem naszych obywateli. I to jest deklaracja naszego lidera, przecież pana premiera Jarosława Kaczyńskiego z Woli Rzędzińskiej. Zawsze w takich sytuacjach będziemy stali po stronie naszych interesów. U nas nie ma dylematów, tak jak to będzie w przypadku pewnie, czy byłoby w przypadku Platformy Obywatelskiej, bo widzieliśmy, jak to wyglądało wtedy, kiedy rządził Donald Tusk w Polsce. Jak w grę wchodziły interesy niemieckie albo rosyjskie, to Donald Tusk dziwnym trafem zawsze się uginał i albo Rosjanie dopinali swojego biznesu tutaj w Polsce, ponad głowami Polaków, albo Niemcy i był takim po prostu popychadłem od Berlina do Moskwy. My jesteśmy partią, która jest zakorzeniona w Polsce i będziemy zawsze bronić polskich rolników. Wiemy, że sytuacja na Ukrainie jest trudna, dlatego dopuściliśmy tranzyt i tranzyt jak najbardziej będzie realizowany. Natomiast, tak jak powiedziałem, myślę, że pan premier ukraiński nie do końca zrozumiał chyba mechanizmy, które są wprowadzone w Polsce i które dobrze funkcjonują. Natomiast te mechanizmy, to warto podkreślić, były wprowadzone w interesie polskich rolników, polskiego rolnictwa i zawsze tak będzie. Jeżeli Unia Europejska nie dostrzeże tego problemu, który pojawił się w Polsce w związku z niekontrolowanym napływem zboża z Ukrainy do Polski i tego zboża, które tutaj zostało i nie będzie chciała nam pomóc, to niestety, ale my jako rząd, odpowiedzialny rząd obozu Zjednoczonej Prawicy, będziemy musieli podjąć zdecydowane ruchy, tak jak to zrobiliśmy pod kierunkiem naszego lidera w kwietniu. I zamknęliśmy granicę. Wówczas nagle, po wielu miesiącach przerzucania się różnych papierów, argumentów, spotkań, dyskusji, dało się. W ciągu kilku tygodni Unia Europejska przyjęła program, prawda, zgodziła się na to, aby ograniczyć napływ niektórych zbóż do Polski. Ale do tego trzeba było podjąć stanowcze ruchy, odpowiedzialne decyzje i to zrobiliśmy. Panie pośle, to jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Czy pan już po, czy przed urlopem? Oj, myślę, że w tym roku to raczej wakacji nie będzie. Będziemy bardzo mocno pracowali jako politycy obozu Zjednoczonej Prawicy w terenie, spotykając się z naszymi rodakami. Także wakacje być może po wyborach. A zwykle jak jedzie pan na wakacje, to czy przywozi pan z tych wakacji jakieś pamiątki? Nie mam jakiejś takiej ulubionej jednej pamiątki, którą przywożę z każdych wakacji. Różne, ale na przykład jak jeździmy do Chorwacji, bo w ostatnich latach jeździliśmy kilkakrotnie do Chorwacji, to przywoziliśmy kubki. O, kubki. Albo magnesy. Chorwackie tak. Kubki i chorwackie tak, magnesy. Na herbatę. To można znaleźć w mieszkaniu prawdopodobnie rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka, który był razem z nami. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.